Idziemy właśnie spod korytarza do czepi. Zobaczymy, czy uda nam się dojść. Będziemy relacjonować całą trasę. Idziemy dalej, jeszcze zobaczcie na rybki. Idziemy dalej. Droga jest cały czas pod górę, w słońcu, więc uwierzcie mi, ale jest ciężko, tym bardziej, że moja kondycja do najlepszych nie należy, ale widoki już są ładne. Jeszcze trochę przed nami, ale idziemy dalej, nie poddajemy się. Zobaczymy, czy da się przejść pieszo plażą, czy trzeba iść kawałek jadrańską magistralą. Wolałabym nie, ale zobaczymy. Do zobaczenia później. Chwila odpoczynku w cieniu w takim miejscu. Słynny statek Gora. Trochę zachmurzone. Chodnik, więc nie jest źle. Idziemy na plażę odracować. Napiszę wam dokładnie, jak ta plaża się nazywa. Tak wygląda odcinek. Jadranki, ale jest wydzielony chodnik, więc można czuć się w miarę bezpiecznie. Biokowo, a skywalk nie widać stąd. Ale uwierzcie mi na słowo, że widać. Na przykład jak jechaliśmy z samochodu, to było widać. Prowadzą schodki. Kawałek podejścia. Cykady po prostu szaleją. Zagłuszają nawet te głośne samochody obok. I jesteśmy na plaży. Zaraz będziecie widzieć Draczewac.
napiszę wam w każdym razie, żeby nie wprowadzać w błąd. Idziemy dalej, bo jeszcze trochę przed nami, chociaż tam już widać tu czepi. Nagrywałam wcześniej, bo to jest ważne typowo dla nudystów. Nie chciałam nic nagrywać. Ale tutaj już jest normalny odcinek, więc mogę nagrywać. Kolor wody jest tutaj przepiękny. Są co prawda wielkie kamienie, ale tu już chyba zaczyna się odcinek plaży strzeżonej, widać. Bo tu chyba już jest tu czepi ogólnie. Zaraz zobaczymy.
Ja to mam zawsze szczęście, trafię na jakieś dziwne sytuacje. Chyba ktoś się topił na plaży i dlatego wjechało to pogotowie karetka. Ja teraz jestem w porcie w Tuczepi. Co prawda jest gorąco, ale jest przyjemny wiatr, więc nie jest tak źle, ale i tak trzeba uważać. Warstwa gruba kremu z filtrem, bo inaczej to nie da rady. Jesteśmy tutaj teraz, a do Podgory mamy tutaj. Jeszcze zobaczymy, jak wygląda plaża Doni Ratac i wracamy. Wracamy jednak na naszą plażę w Podgorzu, bo tutaj jest stanowczo zbyt dużo ludzi jak dla nas, także zresztą nawet nie ma miejsca w cieniu. Idziemy z powrotem do Podgory. Ten rejsów macie tutaj 40 euro. Fary macie. Ale jest to dobrze.
Nie wiem, czy tu będzie mnie słychać, bo cykady mnie zagłuszają, ale chciałam się wam z wami podzielić swoją subiektywną opinią. Podgora czy Tuczepi? I zdecydowanie Podgora, na przykład dla mnie, jest dużo bardziej atrakcyjna. Tuczepi jest bardzo, bardzo popularne. Bardzo dużo turystów. Plaże widzieliście, jakie są. Praktycznie są całkowicie wypełnione. Nie mówiąc już o miejscu w cieniu. Więc Podgora, moim zdaniem, jest dużo ładniejsza. Jest fakt, że jest bardziej też rozwojowa, jest większa, ale zdecydowanie Podgora wygrywa. No nic, idziemy dalej. Jeszcze trochę przed nami zostało. Także się jeszcze gdzieś przekąpiemy. Zobaczymy. Idziemy dalej. Jest już nasza Podgórka. Czy Podgora. Idziemy teraz tam za ten półwysep, który na samym końcu widzicie. Podejrzewam, że tam będzie najspokojniej i najwięcej miejsca do spokojnej kąpieli. Także jeszcze co najmniej kilometr przed nami. Do porównania plaży w Podgorze. Idziemy w kierunku Czakry. Pustki, przyjemnie, cicho, spokojnie. Dzień też się znajdzie. No zaraz zobaczymy, gdzie my usiądziemy. Dzięki, że byliście z nami w tym odcinku. Zapraszamy was na kolejny. Tym razem zwiedzimy sobie Makarską. Cześć!